Znaki chromatyczne, część trzecia. Zajmiemy się teraz kasownikiem. Kasownik piszemy w taki sposób, żeby w środku tego kasownika było pole lub była linia. Linia, trzecia, drugie pole. Kasownik, jak sama nazwa mówi, kasuje, albo inaczej mówiąc, znosi działanie krzyżyka lub bemola. Mamy przykład. Fis, G, A. Jeśli chcemy, żeby ostatni dźwięk był F, a w tej chwili jest Fis, dlatego że ten krzyżyk przy pierwszym dźwięku działa aż do kreski taktowej, musimy napisać przed nim kasownik. I dopiero wtedy mamy F. Czyli zagramy Fis, G, A i na końcu F. Mamy dźwięk A z bemolem, czyli As. Jeśli chcemy, żeby po nim był dźwięk A, no to musimy napisać kasownik.